No witam wszystkich. Nadszedł ten czas, żeby wypróbować ten gimbal nowy, wszystkie te przyciski i wszystko, co jest związane z tym gimbalem. W tej chwili mam naciśnięte, żeby on filmował tylko mnie ze śledzeniem i obojętnie jak obrócę gimbal, czy z przodu, czy z tyłu, cały czas kamera trzyma mnie. I teraz przez tylko jedno naciśnięcie przycisku kamera teraz filmuje z przodu obraz. I tak postanowiłem się przejść po tych uliczkach troszkę. Rybnik wam przybliżę trochę, jak wygląda. Idziemy sobie teraz na rynek. Jeszcze właściwie nie pokazywałem nigdy rynek, jak wygląda w Rybniku. Lecz jest całkowicie pusto. Nie ma tych różnych ławeczek, piwiarni, piwiarni. Tak mniej więcej to wygląda. Fontanna jest przykryta. Ale przyjdę jeszcze na wiosnę, już właściwie latem prawie. Pokażę, jak to wygląda. Przejdziemy się teraz uliczkami. Słoneczko wyszło. Myślałem, że będzie mniej kolorowo, ale super. Przełączyłem teraz na wypoziomowanie, że jakkolwiek przestawię statyw, to kamera mi trzyma poziom obrazu. Przejdziemy się teraz tą uliczką naprzeciw bazyliki. Przestawiłem obraz pod innym skosem. Bardzo fajna funkcja. Super to wygląda. Teraz mam włączoną funkcję kołysania obrazem. Jesteśmy przed Teatrem Ziemi Rybnickiej. Tak, kochanie, myślałem, że to będzie za pierwszym razem dużo trudniej manipulować tym gimbalem, ale sytuacyjnie jest super, to wszystko jest pokazane.